6 dniu urzędowania rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I już się pani rozmościła i okopała na nowym stanowisku? No, przyzwyczajam się dopiero. To nie jest tak, że można z dnia na dzień wiedzieć wszystko i wszystko dobrze zorganizować. Kobieta ma dostęp do tego męskiego dotąd świata najbliższego otoczenia premiera? Ma. Nie wyobrażam na mecze panią zapraszają? Na mecze nie, ale ostatnio w ciągu tego tygodnia nie było żadnego wielkiego meczu, zdaje się, z tego, ale co rozumiem, pamiętam, że kalendarz meczowy pani już opracowała. Ale w Platformie zawsze kalendarz meczy był dobrze znany. Czyli pierwszy mecz wpadnie pani do premiera. Jeżeli będziemy rozmawiać na inne tematy niż oglądanie meczu. Pani minister, wie pani, że usuwanie umów śmieciowych dotknie najsłabszych? I o tym mówił premier, że trzeba to uporządkować, ale trzeba zrobić to w taki sposób, żeby nie zamknąć drogi zarabiania dla tych osób, które, jeżeli to zrobimy, nie będą mogły pracować. To jest dobry czas, żeby podrażać koszta pracy? Na pewno trzeba krok po kroku zacząć to uporządkować, dlatego że nigdy nie będzie dobrego czasu, a nie można pozwolić na to, żeby te osoby w późniejszym czasie miały szansy na korzystanie. A to może zostawić tak, jak jest? Nie, jak dlatego, do tej że pory jest, było, jakoś sobie wszyscy nie, radzili. Ale też nie jest to uczciwe wobec tych wszystkich innych, którzy płacą ZUS, którzy płacą podatki, płacą tak naprawdę na to, żeby później te osoby miały pomoc od naszego państwa. Ale trzeba małymi krokami, na pewno to nie będzie w takiej skali jak wszystkie inne umowy, ale musimy do tego się przyzwyczajać, żeby chronić pracowników. Zresztą przypominam, o tym mówił bardzo mocno związki zawodowe, a także i dobrzy pracodawcy będą mogli, przecież to nie będzie tak wielka kwota, tylko stopniowo. Ci ludzie, którzy nie płacą, to nie są ludzie, którzy szukają wybiegu, to są ci, którzy nie mają innego wyjścia. Kto tak mówi? Znaczy, na pewno ktoś, kto jest zatrudniany na umowę w taki sposób o pracy, bardzo często chciałby mieć etat, chciałby mieć te wszystkie zabezpieczenia socjalne, ale nie może. To jest dla niego jedyna szansa pracowania. Wie pani, kto pochylał się nad ich ciężkim losem i ubolewał? Podejrzewam, że wszyscy, bo dla wszystkich to jest duży problem. Podejrzewam, że to są słowa kogoś od nas. No, czyli kogo? Premiera. No właśnie. 2012 rok, październik. I proszę obiecuję 2013 i najprawdopodobniej 2014 nie wprowadzimy ozusowania umów śmieciowych. 2014 nastał, premier chce ozusować. Ale to też nie są to wszystkie umowy. Dokładnie to będzie przedstawione przez ministra Kosiniaka-Kamysza bardzo precyzyjnie. Jest to przygotowywane. Mamy nadzieję i tak też premier powiedział, że zrobimy wszystkie analizy tak, żeby te osoby, dla których to jest jedyne źródło utrzymania, nie straciły na to. To miała być wtedy, jak mówił premier, danina, która uderzy w najsłabszych. No i co? I dzisiaj się okazuje, że to sprawiedliwość i wyrównywanie. Ale musimy myśleć szans także o tych ludziach nie w dniu dzisiejszym, kiedy trochę poprawia się koniunktura w naszym kraju, tylko musimy także myśleć o tych ludziach, co będzie z nimi za 10, za 15 lat. Jest cała grupa ludzi, którzy w przyszłości nie będą mieli żadnych zabezpieczeń ani zdrowotnych, ani emerytalnych i my musimy o tym myśleć. No ale to gdzie te obietnice premiera, że nie będzie ozusowania? Wszyscy mówią o tym, że trzeba to uporządkować tylko tak, żeby nie skrzywdzić. I to będzie zrobione. Nie wszystkie umowy, nie może to być nadużywane, nie mogą one być ozusowane w tak formie jak normalne etaty, ale jakieś uporządkowanie bezpieczeństwa musi być. Tym bardziej, że o czym mówił premier, bardzo często to jest tak, że zakłady pracy oszukują pracowników, podpisując umowę na bardzo małą kwotę, te pieniądze dając. Ale czy to jest tak, że w tej sprawie rząd ugina się pod presją związkowców? Nie, raczej. Czy uznał, że musi pójść na lewo, żeby pozyskać nie, wyborców? Nie, raczej trochę. Myślimy tutaj o tym, żeby zabezpieczyć te osoby, które pracują, żeby zwrócić uwagę, że to jest poważny problem. I to nie jest tak, że wszystkie umowy natychmiast 100% stosowania, będzie to spokojnie po analizie tego, jakie to skutki przyniesie tym osobom, które pracują. W ile książek rząd będzie wyposażał pierwszoklasistę? W jedną, która pozwoli. Jedną? Do wszystkiego? A ile przedmiotów ma pierwszoklasista? Elementarz. Matematyka, angielski, religia, podstawy do religii przyrody. Chyba nie jest potrzebny podręcznik dla pierwszoklasisty. Jest. Dzisiaj pierwszoklasista ma zeszyty ćwiczeń, karty pracy, książkę do angielskiego, książkę do religii, książkę do matematyki i książkę do polskiego. Mówimy tutaj o takim przysłowiowym podręczniku, żeby to był jeden zestaw, ale na pewno nie musi to być jeden podręcznik? Nie musi to być tak rozbudowane. O tym dokładnie powie pani minister Kluzik-Laskowska za 2 tygodnie. Dokładnie powie, jak to jest wyliczone, przygotowane. Na pewno pierwszoklasista nie musi mieć 6 czy 7 podręczników. Będzie miał jeden. Taka Biblia pierwszoklasisty. Coś takiego. Świecka Biblia Donalda Tuska. No nie. Chodziliśmy do szkoły, pamiętamy, że mieliśmy kiedyś jeden elementarz, jeden podręcznik do matematyki i całe pokolenia świetnie się wychowały i mają bardzo dobrą wiedzę. Pani minister, od tego czasu wiele się zmieniło w nauczaniu dlatego, dzieci. Tak, ale ćwiczenia to jest co innego, bo każde dziecko powinno mieć własny zeszyt do ćwiczeń, ale nie może być tak, że co roku każdy uczeń musi kupować nowy podręcznik. Ten podręcznik będzie własnością szkoły i każdy uczeń przychodzący do danej szkoły dostanie taką wyprawkę.
zastanawiam się, jak się za pomocą jednego podręcznika da załatwić wszystko to, co do tej pory załatwiało jakieś 10 podręczników. Jeden umowny podręcznik. No właśnie, umowny. A i on będzie kosztował ile? Na pewno zdecydowanie mniej niż wyposażenie. Bo premier mówi, że to parę milionów. Na pewno sporo pieniędzy. Dokładnie o tym powie pani minister Kluzik-Rostkowska. Dokładne wyliczenia, dlatego że dzisiaj nie chcę państwa wprowadzać w błąd. To są przygotowania już w 97%. A gdzie są te laptopy, które obiecał wszystkim uczniom premier? Nie zwrócił, ale sytuacja zmieniła się od czasu obietnic, ale szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. Wszystkie szkoły mają dostęp do internetu. 2010 rok, każdy gimnazjalista dostanie od rządu spersonalizowanego laptopa i internet, obiecywał premier. No i mam nadzieję, że kiedyś młodzież będzie to miała. Premier obiecuje, dzieci czekają. Nie, to też tak nie jest, że premier obiecuje, dzieci czekają. A laptopu już nie będzie. Ten program, rozumiem, wycofujecie teraz książka. Nie wycofujemy, ale książka dla pierwszoklasisty jest ważniejsza. Dziecko w pierwszej klasie powinno mieć do czynienia z podręcznikiem, a nie z laptopem. Laptop już nieważny. Ważny, ale na późniejszym etapie. Ale już to nie będzie. Będzie, ale trochę później. Znaczy, to kiedy będzie? Wie pan, możemy wydawać pieniądze tylko wtedy, jeżeli wiemy, ile tych pieniędzy mamy, co ile kosztuje. Akurat te zapowiedzi, to myślenie, żeby zmieniać polską szkołę, żeby zdawała się bardzo nowoczesna, były w takim czasie, że wydawało nam się, że kryzysu nie będzie. Nieszczęśliwe były te zapowiedzi, powie pani dzisiaj. One były słuszne, bo musimy... Nieszczęśliwe, bo hurry optymistyczne. Wie pan, ale nie można zmieniać świata, jeżeli nie wierzy się, że można optymistycznie podejmować pewne decyzje. Poza tym, biorąc się do rządzenia, trzeba mieć wizję, wiedzieć, co by się chciało zrobić. Nie zawsze to się zrobi w tych latach, które by się chciało, ale trzeba wierzyć, do czego się dąży. Bo jeżeli to jest dopiero 4 lata. Jeżeli zakładamy tylko to, co mamy zrobić w ciągu... Dzieci skończą szkołę, co czekały na te laptopy. Jeżeli mówimy, że tylko o tym, co ma być w ciągu jednego, drugiego roku, to nie myślimy o wizji państwa, a mamy na pewno jakieś oczekiwania, chcemy, żeby państwo... Polska była nowoczesnym krajem, bardzo konkurencyjnym dla innych krajów europejskich. Musimy te wyzwania stawiać bardzo wysoko. Pani minister, czy jeśli chodzi o obowiązkowy alkomat w samochodzie, rząd jest już zdecydowany, czy to jest tylko temat do dyskusji? Znaczy, mylimy pojęcia, bo tutaj ciągle słyszę alkomaty, bardzo drogi sprzęt, nikogo na to nie będzie stać. My mówimy raczej o takim jednorazowym mierniku poziomu alkoholu. Takim teście, jednorazowym. Takim teście, który jest po to, żeby kierowca, który czasami ma zbyt duże zaufanie... Czyli nie alkomat, a alkotest. To sprawdzanie tego, jaki jest poziom alkoholu, bo tutaj... Ale wierzy pani, że ktoś tak naprawdę mocno pijany sięgnie po taki alkotest? Nie, znaczy ten, kto jest mocno pijany, to on po nic nie sięgnie. Tutaj mózg się wyłącza, jeździ po pijany. A on jest największym zagrożeniem. Mówimy tutaj o tych kierowcach, którzy w rannych sprawdzaniach przez policję codziennie 1000-1500 kierowców ma przekroczony poziom alkoholu. I wyjaśniamy ostatecznie, to nie mają być alkomaty, to mają być alkotesty. To ma być sprawdzenie i jak poziom alkoholu. To dwa pytania od słuchaczy. Czy kontrowersyjny, mocno katolicki wiceminister sprawiedliwości może być pewien pozostania na stanowisku? Chodzi o pana Królikowskiego. Może, jeżeli tworząc prawo, nie będzie naruszał tego bardzo szerokiego pojęcia, że prawo ma służyć wszystkim obywatelom. Czyli może być pewien. Premier powiedział wyraźnie, że do kompetencji prawnych nie ma zastrzeżeń. I jeszcze jedno pytanie też od słuchaczy. Jak pani rzecznik chce swoją osobą ocieplić wizerunek rządu? Czy ja nie wiem, czy ja chcę ocieplać wizerunek rządu. Chciałabym, żeby poziom informacji z rządu do społeczeństwa, do dziennikarzy był lepszy, częstszy. I mam nadzieję, że także ciekawszy. Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.